Cześć, witajcie na kanale Jest Taktycznie. Witam was w piątym dniu i w piątym odcinku naszej survivalowej przygody, ponieważ jest też z nami Kuba cały czas. Postanowiliśmy rano poszukać jakiegoś dobrego schronienia, jakiegoś domu, który będzie nas chronił przed hordą. Także zobaczymy, jak to będzie wszystko. I tak pewnie zginiemy, no ale co tam. Do odważnych świat należy. Weź pozostały towar, jaki w skrzyni został. Kurde, nie mam tłuszczu, żeby pochodnie sobie zrobić. Wszystko zabrane? Na pewno zmieniło się to, że się gorzej chodzi, załadowany towarem. Co dwa łuki, to nie jeden. No i dobra, idziemy dalej. Królika widzę. A nie, to nie królik. Dobra, muszę coś zeżreć.
Jak myślisz, te ruiny tam, czy cofamy się do tej leśniczówki, co tam jest? Z tymi spadzistymi dachami. Chyba te ruiny mi się wydają. Okej. Dobra, ty to jest handlarz. Idziemy dalej drogą, na północny wschód. Tam jest jakieś miasteczko. Poszukamy coś tam. Ciężko jest survivalować. Ile masz strzał? 6 tylko. Sprawdź ten obóz. Masz jeszcze jakieś miejsce? No, jeszcze mam. Nie mam bandaży. No to ciekawe, czy mi się uda to przetrwać. Najgorzej, że wszystkie swoje strzały oddałem. Żegnajcie. Jeszcze Westerplatte się broni. Nie
Źle się do tego zabraliśmy. Zabraliśmy za dużo ze sobą rzeczy. Nie ma to jak znaleźć łuk kompozytowy na samym starcie. To trzeba mieć szczęście w nieszczęściu. Jeszcze dwa kamyczki. Dobra, pozbieramy trochę kamyczków. Zrobimy kilka strzał i idziemy po plecak. Przetrwałbym to, gdybym nie oddał wszystkich strzał Kubie. Myślałem, że sobie zaraz dorobię. Czego nie mam? Drewna. Źle się do tego zabieramy wszystkiego. Musimy to jakoś sobie przeorganizować. Teraz tak, tu mam wszystko porobione. Zrobimy sobie strzałkę jeszcze jedną, ok, nie mam kamienia. To teraz tak. Cześć Czesiek. Te kompozytowe łuki są naprawdę niezłe.
Teraz zrobimy to w ten sposób. Zrobimy sobie tutaj skrzynię. Nie podoba mi się ten dźwięk. I postawimy na drodze. I wywalimy to wszystko. Nie, to sobie zabierzemy. Nie, to sobie zabierzemy. Dobra. Znajdę jak coś. Bez problemu tą skrzynię i wyskoczymy na zwiady. No porobiło się, porobiło. Muszę narobić sobie więcej strzał. Kurde, jeszcze nie trafił i to dwa razy. Nie mam bandaża. No zarąbiście po prostu. Jeszcze niedźwiadka słyszę. Dobra, niedźwiadka nie będziemy drażnić, to nie ten etap rozgrywki. Jakiś bandaż cały czas trzeba nosić przy sobie, pamiętajcie. Dobra, trzeba sobie strzałek dorobić. I tak, mamy zmarnowany cały dzień. Schronienia, znaczy cały dzień to jeszcze nie, bo jeszcze pół dnia przed nami, ale schronienia nie mamy. Dobra, 32 strzały powinny wystarczyć. Lecę szukać dalej miejscówki jakiejś, żeby od czegoś zacząć. Tu jest handlarz.
Tu jest jakieś coś. Mogłoby się to i trochę, i może i nadać. Naprawilibyśmy ogrodzenie. Trzeba by to oczyścić. Fuck, what was that? Czesiek. No, to jesteśmy już na ukończeniu, można powiedzieć. Więc wody nie ma sensu pić. Tutaj też koleżków trochę chodzi. Gdzieś grubas idzie, tam na górze. Skilla mamy, no to go szybko sobie rozdysponujemy na... celność i skupienie.
i poskładało mnie, co? Prawdopodobnie brak jedzenia. Ale okej. Mamy punkt zaczepienia. Tu będziemy próbowali zrobić swoją bazę. Niezbyt dobrze to wygląda. Zamarzam. Dobra, zróbmy sobie szybko to. Co oznacza ten skurczybyk? Aha, moje atrybuty są chwilowo zaniżone. No tak, tyle zgonów przyjąłem. Chociaż bardziej pewnie to jest efekt zamarzania, chociaż nie wiadomo. Dobra, muszę odzyskać plecak. Potem oczyścić tamten domek i zacząć się urządzać. Będę miał 2 dni. Dobra, ktoś jak to ogląda, to ma pewnie niezłą bekę, nie? Ale powiem wam szczerze, bo to jest tak, jak człowiek gra ze starymi przyzwyczajeniami. Z wersji numer 12 tam coś. Gdzie jestem? Zaraz ci podam moją pozycję. Nie, tutaj to sobie ominiemy. Szerokim łukiem. Jaj. No chodź, chodź, budzimy się, budzimy się. Hello, Naski. Tu jestem, nie rozwalaj tego. Tu. Buzi.
fuck! Ten przygłup znowu coś rozwalił. Żebyśmy się szybko mogli złapać. Widzę, że mój kolega znowu zginął, ale okej. O, tu mamy już wybitą dziurę. Dobra. Obejdziemy sobie teraz teren. Dobra, zrobimy tak, zrobimy sobie na razie tutaj skrzyneczkę. I zostawimy w niej... te wszystkie rzeczy. Wstawimy tutaj drzwi. Dobra. Teraz tak. Jeszcze sobie ogarniemy wejście na dach. I to będzie nasze Alamo. Tu się będziemy bronić przed hordą. Tu się będziemy bronić przed hordą. Teraz tak, trzeba... Muszę jeden kamyczek znaleźć, okej. Kurde, nie znałem się z tej strony, że mam taką moc w łapsku. Dobra, muszę nastukać kamieni teraz. I nazbierać. Ale w pierwszej kolejności... to muszę zrobić to. I to jest moje miejsce na ziemi.
tej skażonej ziemi. I teraz będziemy zbierać kamień. Będzie to teraz pasjonujący element rozgrywki, czyli będziemy sobie po prostu łupać kamyk. Dawaj, Kubuś, tutaj do mnie. Mam nadzieję, że tam się szwędacze nie będą, zombiaki nie będą respawnować w środku. To jeszcze jest do sprawdzenia temat. Bo może tak być, dlatego zawsze chcę unikać budowania baz na bazie jakichś już istniejących obiektów. Ale to mówię, to sobie sprawdzimy. Ile tych kameczków? 108, jeszcze troszeczkę. Będziemy potrzebowali też dużo drewna. Porobimy sobie tutaj pułapki. Najgorsze, słuchajcie, że nie mamy cały czas wody, dostępu do wody. I to jest coś, co bardzo mi doskwiera. Zawsze starałem się budować swoje bazy w jakimś bliskim ujęciu wody. Przy jakimś bliskim ujęciu wody, żeby cały czas mieć zabezpieczenie. Oczywiście jak się znajdzie jakieś źródło wody, to można sobie poświęcić jakiś tam czas i naprawdę tych zapasów tyle narobić. Te łuki kompozytowe są super. Podejrzewam, że można je naprawiać tymi repair kit, ale żeby to zrobić, to potrzebuje części. Widziałem, kiedyś robiło się je o wiele łatwiej. Ale to mówię, początki są zawsze najtrudniejsze w takich grach i tak naprawdę najfajniejsze. Zawsze lubię właśnie początki w tego typu survivalowych. Rozgryweczkach. Chodźcie, chodźcie, chłopcy, chodźcie, chodźcie. Zimno mi tutaj, na tym biomie? Bez kitu. Chyba jakaś przesada. Co ja jeszcze mogę tutaj ubrać na siebie? Niewiele.
Dostał. Sucker. Jest 18:39. Nie mam nic do żarcia. Mam trochę wody. Tu jest obóz. Więc jeśli tu jest obóz, to tu musi być skrzynia. I zabierzemy potajty. Wszystko zabierzemy. Mamy jakąś skórę. Spróbujemy sobie w nocy zrobić ubrania. No nie mówcie, że znowu zamarznę. Przecież ja się prawie spociłem od targania tego całego towaru. Jeszcze naokoło polazłem. Chyba ją położyłem. Chyba nie. Uciekła. Dobra, bo zaraz zamarznę. Dobra. Jeszcze się nie najadłeś? Surowych ziemniaków to nie będziemy jeść. Muszę dla Kuby też zostawić jakieś jedzenie. Dobra, przynajmniej nie marznę. No hej, tutaj na razie zostaniemy. O, cześć. Trochę nas porobiło, co? No. Tutaj przyjmiemy pierwszą hordę, tak mi się wydaje. Będziemy, ustawimy się na dachu i będziemy najwyżej z dachu się ostrzeliwywać.
Przydałoby się zrobić jakieś wyjście na dach. Dobra, zdążysz? Powinienem zdążyć, bo tam niedaleko jest. A ja będę rozwalał posadzkę. Docelowo zrobię tutaj taki kwadrat 2x2 i zacznę tworzyć kopalnię. Najfajniej byłoby mieć to, no ale... Dobra, to sobie skrapujemy. Wiem, że wam się to wydaje nudne, ale naprawdę to był kiedyś bardzo dobry sposób, żeby uniknąć hordy. Zobaczymy, jak się nam uda przetrwać noc hałasując. Muszę zrobić troszeczkę strzał. Powiedzmy 50 sztuk. Mój chłopek głoduje. Okej, to zrób wodę, ja muszę coś zjeść, bo głodny. Trzeba by jutro coś upolować albo coś znaleźć. Dobra, stamina rośnie. Ciągnę parę minut dłużej odcinek, zobaczymy, czy jak będzie nocka wyglądała, bo tym razem to już nie będzie takie stanie. Przydałoby się to jakieś światło zrobić. Zrobisz jakąś pochodnię?
Dobra, niech Kuba zrobi pochodnie. Ja w tym czasie skrapuję. Ja dobrze widziałem, ja to mogę zmodyfikować? Modify. A co ja tu mogę wsadzić? Ciekawe. Muszę o tym poczytać gdzieś. Chyba, że wy wiecie. Czekajcie, jak skoro Kuba zgubił skrzynkę, to ja wezmę tłuszcz i chyba więcej nic nie potrzebuję. Co jeszcze potrzebuję? Cloth fragment. Aha, okej. Gdzieś tu powinno być właśnie to. Dobra, to ja zrobię pochodnie. Już mam wszystko. I zrobimy dwie pochodnie. Mam nadzieję, że to zombiaków nie zwabi. Bo z tego co pamiętam, to one przychodziły właśnie na ciepło. Nie wiedziałem, że na tym biomie będziemy marznąć. Dobra, tutaj sobie odcineczek skończymy. My tu sobie z Kubą obgadamy tematy i wrócimy do was. Może w następnym dniu jeszcze zobaczymy. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Na razie, pa.